Z tej strony Scarlett, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze słodkiego cringe'u. I nie wiem dlaczego włączam sobie liceum, to jest chyba jakieś przyzwyczajenie, bo też ostatnio cały czas montuję Wam liceum, bo jeszcze na moment, kiedy ja to nagrywam, Wy jesteście w trakcie oglądania liceum, a ja już ogrywam uniwersytet. Pamiętajcie, że ja w uniwersytecie niestety wiele rzeczy się na to złożyło, ale tnę te odcinki mniej więcej na pół. Jak widzę, że już jest godzina materiału, to ciach tnę i lecę dalej, dlatego że po jedno jest mi dużo wygodniej tak montować, po drugie te odcinki są dużo dłuższe i ciężej jest je mi nagrywać, wysiedzieć, gadać tyle czasu, po prostu cały czas non stop, więc no siłą rzeczy tak będzie. Wiem, że to jest mało komfortowe, że czekać na kolejne części i w ogóle, ale no nie jestem w stanie inaczej tego robić, już jestem nauczona po liceum, po tych ostatnich odcinkach, gdzie one po półtorej godziny trwały, po godzinę 20, gdzie ja to renderowałam po 4 godziny, 5 godzin czasem łącznie to wszystko zajmowało, a pamiętajcie, że w momencie, kiedy ja renderuję odcinek, to ja nie jestem w stanie używać komputera, ponieważ cała jego moc, cała energia idzie właśnie na ten rendering, ja bym go używała, chciała coś sobie włączyć, jakąś grę, jakoś cokolwiek, nawet internet popatrzeć, to ryzykuję tym, że wszystko będę musiała od nowa robić, więc wtedy mój komputer jest całkowicie na ten czas nie do użytku, więc sami rozumiecie, jest to bardzo taki duży dyskomfort, gdzie ja no potrzebuję komputera do pracy, nie? Więc no tak to się składa. Czy coś jeszcze chciałam powiedzieć? Chyba nie. Jeszcze sprawdzę sobie, czy na pewno mi się wszystko dobrze nagrywam. Ale widzę, że wszystko mi się dobrze nagrywa i lecimy sobie z moimi odcinkami, nie liceum, iść na uczelnię i moje odcinki i kontynuujemy, bo dzisiaj mamy poznać Castiela nowego. Twój ostatni wieczór był dość burzliwy, teraz nadszedł czas, aby skupić się na wykładach, ale zachowanie koncentracji to prawdziwe wyzwanie, gdy zbliży się długo wyczekiwany koncert. Udać się zachować zimną krew. Pamiętajcie, że 800 łapek, jak wybije, chyba 800, nie wiem, jak będzie z oglądaniem tej serii do momentu, aż to nie opublikuję. Boże, strasznie jest mieć nagrywane odcinki do przodu, ale mniej więcej to było tak, że 800 łapek w górę i wtedy odcinek szybciej, 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 więc tak, a jak nie, no to tak 2 w tygodniu wychodziły. Kontynuuj odcinek. Lecimy. Dzisiaj zajęcia zaczynają się dopiero po południu, muszę przyznać, że całkiem fajny mamy ten plan zajęć. Tymczasem spędziłam cały ranek na porządkowaniu i układaniu wszystkich papierów, które zebrałam od początku roku akademickiego. Wykładowcy poważnie zaczynają wywierać na nas presję, jeżeli chodzi o pracę magisterską i koniec studiów. Poczułam, że żołądek zaciska mi się ze stresu, ale pracę magisterską już się kochana pisze nawet na pierwszym roku magisterki. Ale w sumie to jest inaczej też, nie wiadomo jakie ona ma te studia, nie? Muszę się wyluzować, na szczęście będę miała czas, aby zjeść obiad z Alex i Mirozą na stołówce przed dzisiejszym popołudniowym zajęciami. A, bo my idziemy na koncert Castiela z Natanielem. Dokładnie tego mi potrzeba, oczywiście przypominam Wam, że ja wiem mniej więcej, co ja muszę klikać, jeżeli chodzi o zdobycie ilustracji, więc to jest dla mnie, no nie jest dla mnie to tajemnicą, ale tajemnicą jest wszystko inne. Cała fabuła odcinka, całe rozmowy i to wszystko, więc żebyście wiedzieli, na jakiej zasadzie to jest. Dokładnie tego mi potrzeba, spakowałam torbę na popołudnie i zrzuciłam ją przez ramię. Po co bierzesz rzeczy, skoro mamy dzisiaj kolokwium? Kolokwium? Zaczekaj, mam dzisiaj kolokwium? Brawo. Tak, tak, ze sztuki starożytnej i średniowiecznej. Zupełnie wyleciało mi to z głowy. Jak ja sobie poradzę? Znaczy, po twojej reakcji to może nie ma sensu, żebyś w ogóle przychodziła, przynajmniej wykorzystasz jakoś to popołudnie. Nie miałam nawet czasu jej odpowiedzieć, bo odebrała telefon, który właśnie zadzwonił. Czemu mają słyszeć takie uwagi? Cały czas mnie poniża i to za najmniejszą głupotę. No, zapomnieć o kolokwium to dosyć, powiem, hardcore. Nie ma problemu, tak myślałam, że nie masz czasu, ale przyjeżdżasz do mnie w ten weekend, tak jak się umawiałyśmy. Nie mogę się doczekać, zobaczysz. Co? Ale obiecałeś mi. Zastanawiam się, z kim ona rozmawia. To nie moja sprawa, idę się zobaczyć z Aleksim i Rozą. No, nie nasza sprawa. Nie wtrącamy się w to. Założyłam słuchawki i dalej zbierałam swoje rzeczy. Wyjęłam ciężkie książki, w sensie ja też bym nie chciała, żeby ktoś podsłuchiwał mojej rozmowy, więc sorry, ale nie będę podsłuchiwać cudzych rozmów nawet w głupiej grze. Wyjęłam ciężkie książki z torby i zostawiłam tylko długopisy oraz kilka kartek na kolokwium. Chociaż jeśli udałoby mi się cokolwiek przejrzeć i powtórzyć przed zajęciami, to zawsze będzie już coś. Natychmiast włożyłam książki z powrotem do torby. Wzięłam też inne, bo nie byłam w stanie przypomnieć sobie nawet jednego zdania z tych zajęć. Naprawdę niczego nie słuchałam. Może poproszę o pomoc Chaney. Wyślę jej wiadomość po drodze, a tymczasem idę na spotkanie z Rozą i Aleksim. Co z kurami spędzi? Ja się mam jakąś reakcję alergiczną na ten cringe. Wszystko mi spędzi. Ale dążę do Aleksiego i Rozali na stołówce. No to lecimy dołączyć do Aleksiego i Rozali na stołówce. Campus. O, SMS. Trzeba pisać wiadomość do Chaney. Chan? To prawda, że mamy dzisiaj te ze sztuki średniowiecznej, to pierwsze w tym roku, nie czuję się w ogóle przygotowana, znowu poczułam grządek, zaciska mi się ze stresu. Wysłałam jeszcze jedną wiadomość, proszę powiedz mi, że to żart, naprawdę nie przejmowałam się tymi zajęciami. Powtórzę coś, jak będziemy jedli obiad z Rozą i Aleksim.
Życie. Cześć, super, że mamy dzisiaj czas razem zjeść. Tak, też mi tego potrzeba. Co się dzieje? Najwyraźniej mamy dzisiaj kolokwium, do którego nic a nic się nie przygotowałam. To pierwsza cena w tym roku, coś czuję, że to będzie rzeź. Tam jestem pewna, że przesadzasz widzom, zawsze sobie radziłaś, za bardzo stresujesz się, to wszystko. No. Przyniosłam małą butelkę whisky, którą znalazłam z imprezy. Co to życie zrobi przed dzisiejszym popołudniem? Jezu, co tutaj? Roza wywalał nas z uczelni, wyluzuj. To był żart, naprawdę myślę, że trzymam resztki butelek, żeby pić przez cały dzień? Tego już nie wiem, to całkiem możliwe. Weź talerz i przestań myśleć o tym kolokwium, wszystko będzie dobrze. Jak się nie uczyła, to tak trochę ciężko myśleć, że będzie dobrze, no ale zobaczymy. W najgorszym wypadku, jak oblejesz, to poprawisz następnym razem. No to jest fakt, nie ma spiny, są drugie terminy. Klasycznie, nie? Nie, Roza, na piątym roku to już się liczy do oceny końcowej. To jakieś inne studia oni mają, nie? Inaczej niż u nas. Roza uśmiechnęła się do mnie i podała mi talerz. Teraz to wybierz, co chcesz zjeść. Nałóż sobie na talerz i przestań się martwić. Cóż. No dalej, z pustym żołądkiem ciężko się myśli. Przyszła obok mnie i zaczęła nakładać mi na talerz wszystko, co było do wyboru w bufecie. Dałam się jej poprowadzić. Gdy miałam już pełen talerz, ona poszła usiąść na środku stołówki, a ja usiadłam naprzeciwko niej. Aleksi nie przyszedł. Powinien zaraz być. Powiedział mi, że do nas dołączy. Wyjęłam swoją ogromną książkę, na której umieszczono tytuł Historia sztuki monumentalnej starożytności i średniowieczu. Ja bym się popłakała na takich studiach. Otworzyłam jedną z pierwszych stron na chybił trafi i zaczęłam czytać zdania bez ich zapamiętywania. Skarlet, co ty robisz? Nie możesz czytać i jeść jednocześnie. Zakrztusisz się. Zdradź mi swoją tajemnicę. Nie widziałam jeszcze ani razu, żebyś coś powtarzała, przecież to jest najbardziej pracowity rok na całych studiach. Mam wrażenie, że więcej imprezuję z powodu mojego przyjazdu tutaj niż się uczę. O właśnie, skoro już o tym rozmawiamy, masz jakieś wieści od Hyuna, jak się czuje po imprezie? Nie, czemu pytasz? No nie wiem, impreza była w tamtym tygodniu, więc może w międzyczasie byłaś w pracy w kawiarni? Nie, nie mam żadnych wieści. Pomyślałam o Nate'cie, o tym, jak się skończy ten wieczór, albo my idziemy z Nate'em, od tamtego czasu nie widziałam Nataniela. Z jednej strony to lepiej, nie wiedziałabym, jak się zachować w stosunku do niego. Ej, to jest takie elektryzujące, jestem ciekawa, jak te dialogi pójdą z tym Natanielem, no bo w sumie to jest nasz ex, który totalnie się zmienił, jest teraz bucem, hamem i... trochę Castle vibe, jeżeli chodzi o liceum i jestem ciekawa, jak te dialogi pójdą. Hyun sporo wypił, może, wsadziłam nas w książkę, starając się jednocześnie przeczytać jak najwięcej zdań. Chyba zwykle tyle nie pije, może przesadził, bo był zestresowany. Zestresowany? Dlaczego? Chyba mu się podobam. O, tak. Nie, naprawdę? Trudno tego nie zauważyć. Ale to niekoniecznie powód, dla którego tyle wypił. No, on nam powiedział, że mu się podobamy. Och, tak, myślę, że potrzebował magicznej mikstury, żeby zacząć działać. Zanim przyszłaś, ciągle pytał mnie, gdzie jesteś. To było słodkie, tymczasem na imprezie nic specjalnego się nie wydarzyło. Jest dżentelmenem, nie lekceważ go, jeśli chcesz znać moje zdanie. Wszystko, co masz na talerzu, zaraz wystygnie, jedz. Ale, no jedz, złapała moją książkę, zamknęła ostentacyjnie i zatrzasnęła ją w torbie. Roza, ja nie żartuję, zaraz mam kolokwium i muszę dostać dobrą ocenę. A jeżeli nie jesz, to zemdlejesz na kolokwium. Nie wiem, co lepsze, spojrzałam na nią wściekle. Widziałam, jak najwięcej makaronu z mojego talerza wcisnęłam jedzenie do ust. Proszę, zadowolon... Co? Cringe! Fuj! Bardzo? Co za elegancja? Przynajmniej ktoś tu ma apetyt. Alex, proszę, przełknij makaron, zanim pesto wyląduje na moich ubraniach. Wstrzymałam się od śmiechu i przełknęłam. Jak się macie? Wszystko w porządku? Nie widzieliśmy się od imprezy. To raczej my powinniśmy pytać o ciebie. Chyba impreza była dla ciebie całkiem udana. Był happy end? Alex, jedz na krzesło, żeby usiąść obok nas. Powiedzmy, że było sympatycznie. I myślisz, że to nam wystarczy? Opowiedz coś więcej. Po tym wszystkim, co zrobiliśmy, mamy zorganizować tę imprezę. Przypominam ci, że było tylko po to, żebyś poznał Morgana. Powiedz nam coś więcej. I cóż, idziemy razem na koncert Crowstorm. Genialnie! Ale to nie mówi nam nic o tym, jak zakończyła się impreza Aleksi. Bardzo dobrze zakończyła. Zaprowadziliśmy Hyuna od pokoju i było kompletnie zrobione i zasnął, gdy tylko usiadł na łóżku. Potem Morgan i ja rozmawialiśmy na klatce schodowej w akademiku i tak rozmawialiśmy i rozmawialiśmy, aż poszła pora zjeść śniadanie? Co, zjedliście razem śniadanie? Tylko o to zapytasz Scarlett, a nie czy się całowali? Zanim się rozstaliśmy, przytulił mnie objął w talii, włożył mi ręce pod marynarkę i spotkaliśmy się... I spotykamy się w przyszłym tygodniu na koncercie. To wszystko. Rzeczowo. Powinieneś był działać, ale jak się koncert Castiela zapowiada się interesująco.
No. Już się stresuje. Nie powiedziałabym, że powinien był działać, bo chyba zestresowany był tym wszystkim też, więc to tak bez sensu takie rzeczy mówić. Takie powinieneś był zrobić to, a w dupie powinien był zrobić cokolwiek. Zrobił, co zrobił i koniec, a nie co powinien. Więc to był znak. On nie jest taki jak inni. A już jesteś ty, to jeszcze pierwszy raz mam coś takiego. To był znak, on nie jest taki jak inni i chce, żeby wszystko wyszło dobrze, właśnie dlatego jesteś zestresowany. Na pewno masz rację, Scarlett, pewnie nie sypia już, prawie nie sypiam już w nocy. Nie ma żadnego powodu, dla którego miałoby coś nie wiedzieć. Zaproponował ci randkę, to znaczy, że zależy mu, żeby się z tobą zobaczyć. Rosalia, możesz mi oddać moją książkę? Tylko tyle zjesz? Tak, nie jestem teraz zbyt głodna. Trochę się stresuję, to pierwsze kolokwium w tym roku, a ja w ogóle się nie przygotowałam. Wszystko pójdzie dobrze, jestem tego pewna, oddam ci książkę, jeżeli będę mogła zjeść twoje czekoladowe brownie. Stoi. Zależyła się na moje brownie. Rozo, moja książka! Zaraz, trzeba mieć w życiu jakieś priorytety, zaczekaj chwilę. W końcu odzyskałam swoją książkę, tworzyłam ją na przypadkowej stronie. Scarlett, właśnie czytałam twoją wiadomość. Och, cześć, Chaney, powiedz mi, że to żart i nie mam jeszcze. I że mam jeszcze czas, żeby zacząć słuchać o tym, o czym się mówi na tych zajęciach. Obawiam się, że niestety nie. Genialnie, no to chyba oddam czystą kartkę. Nie chciałabym pogłębiać twojej depresji, ale test nie obejmuje żadnego tematu z tej książki. Co? Nie? Czytam ją na darmo? No to wygląda. Chodzi o książkę Sztuka Starożytna i Średniowieczna na terenie Półwyspu Bałkańskiego. Cóż, wracając do tematu, naprawdę wszyscy będą na tym koncercie. Zastanawiam się, czy iść, ale ostatecznie nie mogę się doczekać. Zastanawiałam się, czy iść. Idę na koncert z Nate'em. O Boże. Oni się pozabijają. Co? Jak to się stało? Od kiedy zadajesz się z Nate'em? Chyba nas nie polubią ludzie. Ja spotkałam go na kampusie i jakoś zeszło na temat koncertu. I tak jakimś magicznym sposobem pójdziesz na koncert Castiela z Nathanielem, to trochę nie za dużo na jeden raz. No faktycznie, jak się nad tym zastanowić, to chyba wciul za dużo. Oj, su. Jeśli tak na to popatrzeć, to faktycznie może się wydawać trochę dziwne. Wierz mi, jest. No to opowiadaj, jak to się stało. Cóż, samo jakoś tak wyszło, nie wiem, po prostu miałam ochotę go zaprosić. W co ty grasz, Scarlett? Próbowałam cię ostrzec. On ma bardzo złą reputację. Okazało się, że obraca się w bardzo podejrzanym towarzystwie. Powinnaś być ostrożna. Wiem, co robię, Roza. Nie przesadzasz trochę? No jest smutna. A on ma szacunek ludzi ulicy. SLU Nathaniel, więc wiecie, nie? I teraz nie wiem, co wybrać. Bo ona się faktycznie martwi, ja się nie dziwię, że oni się martwią, bo ja właściwie na miejscu tej, to ja nie wiem, czy ja bym się chciała zadawać z takim typem, tak szczerze. Ja lubię takich śmietnikowych ludzi, że tak to nazwę ujmę, lubię takich właśnie, takich, wiecie, coś tam, kukolczyk, tu jakieś dziabki, tu jakieś dziwne rzeczy. Ale lubię na nich oglądać i lubię ich oglądać i w ogóle, ale niekoniecznie to, że lubię sobie na nich popatrzeć, oznacza, że chciałabym z kimś takim się zadawać. I może to brzmieć źle, może powinniśmy ratować cały świat, zbawiać wszystkich, pomagać wszystkim, ale ja już etap zbawiania wszystkich mam za sobą, bo kiedyś zbawiałam wszystkich i wyszło na to, że no wyszłam na tym źle, więc już nie zbawiam całego świata, ale fabularnie mi się podoba ten motyw, więc dlatego lecę w Nataniela. No i Nataniel, no po prostu nie mogę jakoś tak, nie wiem, jakoś najbardziej mi się podoba z nich wszystkich, zawsze mi się najbardziej podobał w tej grze, więc jakoś tak wyszło. I co ja mam wybrać tutaj teraz? Czy ona wie, co robi? Nie sądzę, bo nie zna jego przeszłości i nie wie nic o nim, tak samo jak ja nie wiem nic o nim, więc to za mądre raczej nie jest. Fajnie byłoby się dowiedzieć, o co chodzi. Nie przesadzasz trochę, nie wiem, możemy tak. Po prostu się o ciebie martwimy, a znając Nate'a, to mamy o co. Ale ja też go przecież znam, nikt aż tak bardzo się nie zmienia, nikt. Chciałabym zrozumieć jego przemiany, ale może on nie chce, żebyś zrozumiała. Niepotrzebnie się martwicie, naprawdę. Myślę, że potrzebnie i fajnie, że się o ciebie martwią i to jest super. Albo ciebie martwi to za mało. Wolę nic nie opowiadać i tak nie zmienię ich opinii na temat Nate'a. Tak czy inaczej, na pewno się spotkamy. W końcu nie jest to aż tak duże miejsce. Nie jest duże, ale będzie mnóstwo ludzi. Mam nadzieję, że się spotkamy. To na pewno mnie rozluźni. Nigdy nie. Wiedziałam, żeby się tak stresował. Zakręcaj, to jest swobodne, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Powiedz sobie, że on też jest zestresowany, Aleksi. O. Mówisz, skąd taka pewność? Zobacz, moje dwie najlepsze przyjaciółki musiały aż zorganizować imprezę, żebym odważył się porozmawiać. To niedorzeczne. To jest urocze. Wcale nie niedorzeczne, tylko słodkie, właśnie. No poza tym, nie to. Gdyby nie to, to może czekalibyście jeszcze długie miesiące, zanim byście do siebie zagadali.
Być może. Jaka buba smutna, bez dwóch zdań. Myślę, że bardzo dobrze, że zorganizowaliśmy tę imprezę. Wow, bez błędu napisane. Byłam sceptyczna, ale zdecydowanie dobrze się stało. Ach, ten słynny Morgan. Nie możesz nawet przestać się uśmiechać. Nie rozumiem, o czym mówisz. No jak nie rozumiesz? Haha, no to teraz nie mogę doczekać się koncertu tylko po to, żeby zobaczyć was razem. No, naprawdę? Tylko żeby ich zobaczyć? Nikogo więcej? Nawet jednego, takiego jednego gitarzysty z czerwonymi włosami? Każdy ma prawo być ciekawy. Muszę zobaczyć na własne oczy, jaki jest teraz. Nie tylko ty chcesz go zobaczyć. Nie przestajecie mi tego powtarzać. Cassiel jest teraz gwiazdą, więc nie mogę się doczekać, żeby to zobaczyć. Spojrzałam na zegarek. Sporo z wami już pogadałam, a jeszcze wcale nie przygotowałam się do kolokwium. Idę do Chaney. Co za pilna studentka, brawo, jasne. Najgorsze, że to jeleń powiedział mi, że mamy test. Nie miałam tego nawet nigdzie zapisanego. Do zobaczenia później. Pa, Scarlett. Odniosłam tacę i wyszłam. W sensie, o Jezu, jak mi kichnęło przed chwilą, aż mi łzy poszły. Samo posiadanie WC nie jest dziwne, ale jednak, wiecie, w grze. Sala wypoczynkowa, Wydział Sztuki, Amfiteatr. Gdzie jest ta biblioteka niby? Stołówka, akademik, Wydział Sztuki, jest biblioteka. Hej, cześć! O, Hyun! Jak się masz? W porządku, zregenerowałaś się już po imprezie? Tak, spoko, była zdecydowanie za krótka impreza. To chyba ja powinnam cię o to zapytać, tak? Nie wynudziłeś się za bardzo? Tak, trochę przesadziłam tego wieczoru. Nie wiem, co mnie naszło, to naprawdę nie w moim stylu. No, Jezus, imprezowałeś, bawiłeś się. Nie przejmuj się, było zabawnie, wszyscy trochę wypiliśmy. Tak, ale ja zdecydowanie więcej niż inni. A nie powinienem, naprawdę bardzo żałuję, że zobaczyłaś mnie w takim... Jezu, ogarnij się, no to nic nie robiłeś dziwnego. Zapewniam cię, że nie ma się czego wstydzić, miałam ubaw popachy. No chamsko, nie powinnaś powiedzieć, że miałeś ubaw popachy, ale jakoś inaczej, no ale... Skoro tak mówisz, to mnie uspokoiłaś. Nie przejmuj się, naprawdę. Nie widzieliśmy się w ten weekend, nie potrzebowaliście pomocy w kawiarni. Prawdę powiedziawszy, było niewiele ludzi podczas burzy, kawiarnia była pusta, nawet ja w końcu wróciłem do domu. Clemens przez większość czasu mogła poradzić sobie sama. Aha, spoko, to tym lepiej. W sumie dopiero pierwszy raz spotykam cię na miasteczku, nie biorąc pod uwagę wieczorku. Spędzam dużo czasu w czytelni multimedialnej, to moje ulubione miejsce na kampusie. Ale to prawda, że przyjemnie tam poczytać. Nie przechodzę tam poczytać, pociąga mnie ta cicha atmosfera, zarówno na zdjęciach, jak i w kawiarni. Zwykle spotkam mnóstwo osób. Aha. Ale skoro nie czytasz, to co tam robisz? O Boże, jaka ty jesteś głupia, Su. No nic. Położył rękę na torbie i sunął zamek błyskawiczny. Rozumiem, miło jest mieć chwilę dla siebie, bez słuchania hałasu otoczenia. Nic, jak mnie mam, nie przychodzisz tam, żeby przechadzać się między regałami i patrzeć na półki. Co tam chowasz w tej torbie? Przecież chcę sobie po prostu sam posiedzieć, jest wszędzie głośno i potrzebuję ciszy. No proszę, dokładnie tak. Ej, Scarlett, idziesz powtarzać? A może zamierzasz zwrócić się do jakiejś paranormalnej siły, która pomoże ci na kolokwium? Och, Chaney, już idę. Aha, Hyun, to Chaney, Chaney, poznaj Hyuna. Och, miło mi cię poznać. Siły paranormalnej? Tak, to właśnie cała Chaney. Ona często mówi tego typu rzeczy. Nie mówisz rzeczy, kiedy masz na myśli siły. To ryzykowne. Szczerze mówiąc, przydałoby mi się, żebym odłożyła trochę kasy. Całkowicie spukałam się na imprezę i ciuchy. Szkoda, że nie zarabiasz na tej kawiarni faktycznych goldów. Nie ma problemu. Hyun odszedł, domykając torbę. Czy jesteś gotowa, aby odkryć mity i niesamowite historie sztuki zabytków średniowiecza? Muszę przyznać, że ciężko mi zrozumieć twoją fascynację tym przedmiotem. O tak, nie mogę się doczekać, czekałam na to. Jeszcze raz dziękuję za twoją pomoc. O, lecimy tak. Podoba mi się twój entuzjazm. Zaczynamy natychmiast. Wyjęłam dużą książkę z mojej torby, położyłam ją na jednym ze stojących przed nami stolików w czytelni multimedialnej. Nie jest to skomplikowane, o matko boska. Byłam zaskoczona, gdyby było inaczej. A dlaczego? Jak sama nas wskazuje, ma to coś wspólnego z czarami, nawet jeśli jest to legenda. Nie wiesz jeszcze, że takie rzeczy mnie kręcą? Aż taką obsesję masz na tym punkcie? O, jak chamsko. Może, ale kto nie lubi dobrej historii na temat magii? I tyle. Udało nam się powtórzyć wszystkie zajęcia od początku roku. Myślę, że o niczym nie zapomniałyśmy. To nie do wiary. Czy nie jesteś magiczna? Naprawdę podobały mi się te historie. Nie wiem, jak to zrobiłaś, ale udało mi ci się sprawić, że treść zajęć jest dla mnie ekscytująca. Ale ja słowo po słowie cytowałam pana, bla bla bla. Zmieniłam tylko ton głosu. Jego zajęcia są świetne, powinnaś spróbować posłuchać. Tak, ale ton jego głosu, Chaney, jest jak niezrozumiały szum w tle. Musisz być jedyną osobą w sali, która rozumie, o czym on mówi. Oczywiście, że... Oczywiście, zdeczka przesadzasz. Wzięłam swoje rzeczy, trochę zmartwiona. Chociaż Chaney zdołała przekazać mi większą treść wszystkich zajęć. Skup się, Scarlett.
To nie jestem pewna, czy wszystko tak szybko przyswoiłam, nie mówiąc już o przygotowaniu się do kolokwium. No to chodźmy. Dzień dobry, testy są już na stolikach, same pytanie jednokrotnego wyboru, możecie oddać kartę. O Boże, jednokrotnego wyboru. No takie to znaczy, nawet się uczyć nie trzeba było. Możecie tylko przeczytać parę razy. Kartki, gdy skończycie i iść do domu, bawcie się dobrze, chyba nie to samo rozumiem pod pojęciem dobrej zabawy. Pytanie jednokrotnego wyboru to będzie łatwiejsze niż myślałam, bułka z masłem. Czy nie zakreśla już pośpiechu odpowiedzi w teście, w sali wykładowej panuje cisza. Chłopak siedzący obok mnie westchnął głośno, wygląda na to, że nie jestem jedyną osobą, która ma niespodziankę na tym teście. Wstał, aby oddać panu bla 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 czystą kartkę. Wszyscy patrzyli przez chwilę, aby zobaczyć reakcję wykładowcy, ale czystą kartkę, kiedy masz test wyboru, nie ma chyba głupszej metody. Słyszałam, że najlepiej jest wtedy zaznaczyć cały czas A albo cały czas D z góry na dół, bo jest duże prawdopodobieństwo, że tak zdamy, ale też nie wiem, czy to jest prawda. W każdym razie w teście wyboru jednokrotnego oddać pustą kartkę, to trzeba naprawdę, nie wiem. Jada z poważnym wyrazem twarzy, chłopak natychmiast wyszedł z sali, przyknąłam ślinę, muszę się bardziej postarać, nie mogę rozpocząć roku w ten sposób, odwróciłam kartkę, było tam ponad 100 pytań, przeczytałam pierwsze pytanie. Jaka wielka postać promowała rozwój sztuki w średniowieczu? Ja mam na to odpowiadać? A skąd ja mam to wiedzieć? Ja nie mam żadnego pojęcia o sztuce. O Boże. To ja mam odpowiadać na te pytania, przepraszam. Ja? Dlaczego ja? Bóg was opuścił, nie mówcie mi, że to było w trakcie tej gry gdzieś. Dobra, mamy Ludwika... 14? Czekajcie. Tak, 14. Vercingetoryxa i Karola Wielkiego. I teraz tak, Ludwik, to mi się wydaje, że Ludwik XIV, to Ludwik XIV, skoro był XIV, to on nie mógł być w średniowieczu. Ja z wiedzy z historii jestem kretynem i ja nie wiem takich rzeczy. Karol Wielki mi się wydaje, że on jest ze średniowiecza. Karol Wielki? Przynajmniej moje ekspresowe powtórki do czegoś się zgadła? Dobra jestem. Nie, ale ten Ludwik XIV, nie wiem kiedy, ale skoro XIV to musiał być później. Tamten drugi brzmiał mi bardziej jak coś prehistorycznego totalnie. Ale lecimy dalej. Proszę o ciszę, powodzenia wszystkim. Cheney mrugnęła do mnie i podniosła kciuk w górę na zachętę. Jak zauważyliście, jest to bardzo prosty test, który obejmuje również podstawowe tematy. Nie było to planowane, ale trochę ułatwia wam zadanie, więc nie ma czym się stresować. Czy on się nabija, to stawia jeszcze większą presję. Jeżeli obleje, oznacza, że nie jestem w stanie odpowiedzieć nawet na najbardziej podstawowy test. To jest 10 razy bardziej przerażające. Wziąłem głęboki oddech i przeczytałam pozostałe pytania. Shit, ja naprawdę kiedy... Czekajcie, ja wiedziałam, była taka, ale... O tym w ogóle nie słyszałam. O tej aweście. Księga Skels mi... Coś mi dzwoni, że to było coś... Że to może być to, ale te purane też mi się wydają prawdopodobne. I teraz strzelanka będzie chyba, bo Avestę totalnie bym sobie odpuściła, bo nie wiem nawet co to jest. Jak wam mówiłam, ja te 12 lat temu miałam maturę z historii sztuki i 12 lat temu się uczyłam do tego egzaminu, więc jedynie cokolwiek, co mogę pamiętać, to jest z tamtych czasów gdzieś, gdzie będzie mi 12 lat temu. Jezu, ile lat temu miałam maturę? Ile się ma lat, jak się ma maturę? 18? No to 11 lat temu. Bo ja jestem z września, to miałam 18. To chyba tak było. No, w każdym razie. Wtedy miałam ostatnie spotkanie jakiekolwiek ze sztuką, jeżeli chodzi o takie rzeczy. I ja bym strzeliła chyba księgę Skets, bo coś mi dzwoni, że to może być to. Nie mam bladego pojęcia, czuję się jak idiotka na tym teście. Chyba pierwszy raz o tym w ogóle słyszę, ale ty to studiujesz, więc ty chyba powinnaś mieć wiedzę. Popatrzyłam na pozostałe pytania, wszystkie są takie same. Koniec tego, od razu słucham wykładów pana, bla, bla, bla. Dyskretnie obserwowałam Cheney, zakreśla odpowiedzi bez zatrzymania. Z nosem kilka centymetrów od kartki przeczytałam trzecie pytanie. Jaki wielki nurt w sztuce rozwinął się za panowania Karola Wielkiego? Karolińska, ottońska, anglosaska?
Karolińska? Kontynuowałam zakreślanie odpowiedzi bez szczególnej wiary w siebie. Czyni oddała swoją kartkę po pół godzinie. Chyba Karolińska, ale ja wiem. Też mi coś to dzwoni, jakiś Karol Wielki, Karolińska. Jak tak tylko wypełniłam test, próbując przypomnieć sobie coś z innych zajęć. Niektóre odpowiedzi od razu przyszły mi na myśl, co do innych nie było to takie oczywiste. Zadzwonił dzwonek, poszłam za tłumem studentów, żeby oddać test panu, bla bla bla. Wyjdź z auli i spróbuj znaleźć Chaney. No jak ten test? Widziałam, że się nieźle męczyłaś, dałaś radę. Miałam najlepszą panią profesor, z którą mogłam powtórzyć materiał. Oczywiście, że zaliczyłam. Szczerze, to nie mam bladego pojęcia. Zobaczymy. Myślę, że stromotnie go oblałam. Szczerze, ja nie mam pojęcia, więc robimy tak. Jestem pewna, że zaliczyłaś. Chciałabym być tak samo pewna jak ty, ale naprawdę mam wątpliwości. Przynajmniej trochę pomogłam twojemu szczęściu. Tak, jeszcze raz dziękuję, Chaney. Nie o tym mówię. Zrobiłam wszystko, by szczęście stało po twojej stronie. Pewnie jakieś czary mary. Boże. Zobacz, w piórniku. Zaintrygowana, zaczęłam przeszukiwać swoje rzeczy, nie widząc do końca, czego szukam. Znalazłam bardzo miękki, zielony kamień. Co to jest? To awenturyn, lub jak się go powszechnie nazywa, kamień szczęścia. Wcale go nie znam. Mam nadzieję, że zadziałał na ciebie. Wrzuciłam ci go do twoich rzeczy podczas naszej powtórki. Ja ogólnie nie jestem osobą wierzącą w magiczne rzeczy, czegokolwiek, cokolwiek jest. Więc też bym w to tak nie wierzyła, ale to jest urocze i kochane z jej strony, więc cóż, dzięki, niech wróci do ciebie. Nie zatrzymaj go, daję ci go. Moja matka uwielbia takie... Matka? Mama uwielbia takie małe rzeczy. Mogę wziąć coś z jej torby z moimi magicznymi kamieniami co 2 miesiące, więc możesz go zatrzymać. Naprawdę dziękuję, Chaney. Raczej nie wierzę w tego rodzaju przesądy, ale dlaczego nie? Jest przynajmniej oryginalny. Haha, nie wiedziałam, że mam do czynienia z prawdziwą czarownicą. Pierwszy raz coś takiego widzę. Może tak? Czarownica? To mi pasuje. O ile... Dobrze sądzę, nie wierzysz w to, nagle zrobiła się poważna. W rzeczywistości znam bardzo niewielu ludzi, którzy z nich korzystają, może obawiają się konsekwencji, jakie może to przynieść. Są kamienie, których nie powinno się mieć przy sobie na ślubie lub przy narodzinach. Czyli ty jesteś taka mocno. To można myśleć kamienie, które mogą prowadzić do rozwodu lub choroby. To chyba perły, że pereł, nie, pierścionek zaryczynowy z perłą, chyba nie może być coś takiego. Lub śmierci. Co takiego? Mówisz poważnie? Mówię bardzo serio. Zaczęłam pracować mały zielony kamień między palcami i go obserwować. Tak czy siak jest bardzo ładny. Jeszcze raz dziękuję za prezent. Nie ma za co. Wiedz, że dzień, w którym pięknie kamień będzie oznaczał, że użyłaś już wszystkich jego właściwości i nie będzie miał nic więcej do zaoferowania. Spróbuję o tym pamiętać. Czynimy dziwne upodobania. Czemu dziwne? Ciekawe. Ja lubię takich ludzi. W sensie lubię ludzi, którzy mają jakieś zainteresowanie, jakieś pasje. Dla mnie nie ma czegoś dziwnego w takich rzeczach. Lubię słuchać i dzięki temu, że się właśnie staram otaczać ludźmi, którzy mają zupełnie inne zainteresowanie niż ja, zdobywam jakąś tam wiedzę dla siebie i uwielbiam to. Po prostu żyję dlatego. Nie mogłabym spędzać czasu z ludźmi, którzy nie mają zainteresowań albo mają takie zainteresowania, które w moim mniemaniu są błahe i oczywiście wiem, że to może być lekką taką ignorancją z mojej strony, ale... Wiecie, nie? Nienawidzę ludzi, którzy się niczym nie interesują. Nie lubię z takimi przebywać. Muszę mieć po prostu jakichś zafiksowanych na coś. Im ciekawszy, im dziwniejsze rzeczy, im bardziej odległe od moich, tym lepiej, bo lubię, uwielbiam takich ludzi. Znikam. Dobrego dnia, Scarlett. Do zobaczenia później. Tak, do zobaczenia. Pójdę do pokoju i powtórzę poprzednie zajęcia. To jest ciekawe, przynajmniej czegoś dowiedziałam. Nie znam się na czarostwie. Czy jakkolwiek to zwał. To kolokwium wywarło na mnie presję. Muszę być bardziej skoncentrowana na zajęciach, a trochę mniej na bieganiu za Rosarią i innymi. To jest 5. rok. Nie zaprzepaszczę wszystkiego, gdy jestem tak blisko celu. Ale tak, nie mogę się doczekać. Planowałam iść z nimi na afterparty. Muszę, myślę, że będzie jeszcze... że będzie jeszcze lepsze niż sam koncert. Jeleń jest z inną dziewczyną, idą w kierunku łazienki. I pomyśl, że musimy czekać jeszcze 2 dni. Weszła do łazienki. W końcu też mogę pójść do łazienki już. W końcu też mogę pójść do łazienki już. Teraz nie ma sensu próbować dowiedzieć się czegokolwiek od jelenia. Idę tam, gdzie miałam iść, bo ja nie będę jej podsłuchiwać. Nie wiem dlaczego, ale czuję, że naprawdę podejmuję dobrą decyzję. Nowa Scarlett na horyzoncie, dojrzalsza, nie wtrącająca się w sprawy innych i przygotowująca się do kolokwiów. Brawo, ja. Nie skomentuję tego. Dobrze, że nikt nie słyszy moich myśli, bo uznałby mnie za wariatkę. Idź do swojego pokoju i połóż się. Teraz trochę poważniej. Czas na show. Wyciągnąłem wszystkie moje segregatory, wprowadzając kartki, zeszyty, pliki i nieczytelne szkice. Czas na wielkie porządki. Jak mawia moja mama, to mała rzecz dla domu, ale wielka dla kreatywności. Mama zawsze lubiła takie sformułowania. Nagle pomyślałam o moich rodzicach. Nie rozmawiałam z nimi od momentu otrzymania paczki. Poszukałam pod pościelą i znalazłam plujkę, małą alpakę, którą schowałam pod prześcieradłem, mając nadzieję, że nikt przypadkiem jej nie znajdzie. Chwilę na siebie patrzyłyśmy, ona i ja, co?
Komórka nagle zawibrowała mi w kieszeni, to wiadomość od mamy. Nagle za tobą zatęskniłam. Wiem, że jesteś super dorosłą osobą i nie mam prawa do emocjonalnych tyrad. Dlaczego? Ale czekam na ciebie na święta, buziaki, mamunia. Tak nazywałaś mnie, gdy miałam 5 lat. Mojej mamie chyba ciężko zaakceptować, że wyjechałam z domu na dobre. Wesnami odwróciłam się do mojego biurka. Znowu się rozproszyłam. O nie, koncentracja! Zaczęłam podnosić wszystkie kartki, nie czytając ich i próbując ustalić, w jakiej kolejności najlepiej je poukładać. Datami, tematami, Jezu, w brzuchu mi burcza. Będziecie coś słyszeć, to przepraszam. Jedni to zbierze, pewnie. Muszę się postarać i ogarnąć obiad sobie za chwilę. Ale jeszcze trochę pogram, bo jeszcze mam mało materiału, a jeszcze jestem ciekawa, jeszcze mam energię, jeszcze chcę wiedzieć. Mój telefon znowu zawibrował, to Aleksi. Dziewczyna, muszę poważnie z wami porozmawiać, pilne spotkanie w parku, chom zastanawiające. Co może być takiego ważnego, skoro widzieliśmy się zaledwie kilka godzin temu? Popatrzyłam na stos kartek na moim biurku. Mam wrażenie, że zrobiłam większy bagan niż miałam wcześniej. Zobaczymy jutro. Wysłałam szybkiego SMS-a Aleksiemu, że idę i wyszłam. Dobra, to lecimy. Nie mogę w to uwierzyć, ale nie potrafię nawet dotrzymać zobowiązań sama przed sobą. Obiecałam sobie, że będę się uczyć po południu. Tja, ale cóż, przyjaciele są ważniejsi niż oceny. To może nie jest najmądrzejsze powiedzenie, ale cóż zrobić. Widzę z daleka Aleksiego i sami opiera się o drzewo. Kiedy podeszłam do Aleksiego, zdałam sobie sprawę, że był zachmurzony. Hej, Aleksi! Nawet nie raczył odpowiedzieć. Jak przyjrzałam się bliżej, zobaczyłam, że wyrywa całe kępki ziół w dość gniewny sposób. Aleksi, w tym tempie skosisz cały park w ciągu godziny. Upuścił to, co trzymał w dłoniach i objął się rękami za kolana. Aleksi, co się dzieje? Widzieliśmy się zaledwie 3 godziny temu i wszystko było w porządku. Co się zmieniło od tego czasu? No, nie no, nic się nie zmieniło. Wszystko jest tak, jak było wcześniej. Prawie mnie na mnie nawrzeszczał. Aleksi, rzadko widuję cię w takim stanie. Co się dzieje? Chciałeś, żebym szybko przyszła, więc jestem. Wyjaśnij mi więc, o co chodzi, zamiast się denerwować. Serio? Nie zauważyłam, co się dzieje. Udawałem wcześniej wyluzowanego, ale w środku wszystko się gotowało. Super, to może zaparzę sobie herbatę w takim razie. Co? Cóż, mówiłeś, że się gotowało. Herbatkę zaparzę, kumarz. I joj! Naprawdę tylko na tyle cię stać? To chyba najgorszy i najbardziej bezsensowny żart wszystkich czasów, moja droga. Przynajmniej już nie krzyczysz. Tak więc mój bezsensowny żart odniósł zamierzony skutek. O, dobrze, dobrze, już się bałam, że będę być na minusie za ten tekst. A teraz nawet się uśmiechasz. Czy ty możesz być poważna przez chociaż pół sekundy? Przepraszam, przepraszam, słucham cię, co się dzieje. Co się dzieje? Chcesz wiedzieć, co się dzieje? No chcę, zadałam ci to pytanie chyba już ze 2 czy 3 razy. Morgan się dzieje. Oto co się dzieje. Morgan się dzieje? Tak, Morgan się dzieje. Dobra, te dialogi tutaj są fajniejsze. Lecimy dalej. Udaję, że się nie przejmuję, gdy idę na uczenie, ale tymczasem mega stresuje mnie to wyjście na koncert. Przecież tylko spotkanie. Och, to urocze. Urocze? Nie ma w tym nic uroczego. On jest. Spadł nam lowometr. Trochę zaskoczyła mnie jego reakcja. Chyba nie rozumiesz. Nagle jego głos złagodniał. Nie śpię, nie jem, nie myślę o niczym innym. Cały dzień i całą noc jak tylko o tym. Ciągle wracam myślami do scen z imprezy w twoim pokoju i wyobrażam sobie koncert i wszystkie możliwe niewyobrażalne rozmowy. Och, Aleksi się zakochał. Ciągle boli mnie brzuch i jak tylko widzę go w oddali, mam wrażenie, że kamień przychodzi mi przez gardło. Nie wiem, co mi jest, ale ta historia doprowadzi mnie do szału. Może lepiej będzie, jak odwołam to spotkanie. Odwołasz, zwariowałeś, no ale jeszcze nigdy się tak nie stresowałem. Źle to się zaczyna. Nie, Aleksi. Ja nigdy. Zakochałeś się już kiedyś? Zakochałem? Myślę, że wręcz przeciwnie, zaczyna się to bardzo dobrze. Powinieneś zrobić wszystko, tylko nie odwoływać spotkania, uwierz mi. Są ludzie, którzy pragną poczuć coś takiego przez całe życie i nigdy tego nie przeżyją. Ale ty to masz, to jest w tobie, więc naprawdę nie przegap tej okazji. Nagle się zamyślił. Dlaczego właściwie Roza nie przyszła? Dawałaś sobie radę w poradnicy dla par lepiej niż ja. Nie odczuwałam potrzeby interweniowania. Roza właśnie wyszła z ukrycia, schowała się za drzewem. Jo, mi kochana Aleksi, nie martw się, wszystko będzie dobrze. Po prostu czuję się jak idiota. Czuję, że nie potrafię nawet składnie mówić, gdy widzę go w oddali na kampusie. Jakim niby sposobem mam spędzić z nim cały wieczór? Ojo, jest to tylko na to jeden sposób. Koleżanki, które pomogą ci w razie problemów. Dobra, wyprawa na zakupy, wyluzuj się i wypij kielicha, zanim pójdziesz na koncert. Na zakupy, idziemy na zakupy. Właśnie, dzięki temu skoncentrujesz się z powrotem na sobie. No przecież jak mogłem o tym nie pomyśleć. Zobaczymy się za 2 godziny, on i ona to zakupy cały czas. Żebyśmy mieli czas się przygotować. Doskonale, dzięki temu Aleksi pomyślisz o czymś innym, zanim tam pójdziesz. Poza tym, jak mówią, idealny strój, idealna impreza. Dokładnie, ciekawe. Co ja bym bez was zrobił? Nadal wyrywałby całą trawę w parku, mając nadzieję, martwiąc się o to, co zapowiada się być najlepszą nocą w twoim życiu. Ach tak, najlepszą nocą? Ty też wyglądasz na uradowaną. Tak, cieszę się, że tam idę. Nadal chcesz iść z Nate'em? Tak, moje plany się nie zmieniły, dopóki nie udowodniono inaczej?
Proszę cię, uważaj na siebie. Ale nie wiem, może się mylę. Mówisz jak moja mama, kropka w kropkę jak ona. Potraktuj to jako komplement. Twoja mama to super babka. Nie o tym mówię. Mam na myśli tę poirytowaną minę i prawienie morałów. Boże. W każdym razie dzięki śliczne, że przyszłyście tak szybko. Ale to pierwszy ostatni raz, nie ma za co możesz na nas liczyć. Dzięki. Spoko, Aleksi, po to nas masz. Tak, ale bez przesady. Ostrzegam ci, że nie codziennie będę biec jak szalona przez miasto w takich obcasach. Spoko, następnym razem, jak będę miał jakiś problem, postaram się o tym pamiętać. Przynajmniej tyle. Wszyscy trochę zaśmialiśmy się serdecznie, rozmawialiśmy o wszystkim i niczym przez co najmniej godzinę. Dobra, zaczyna się robić zimno, idziemy. Z miłą chęcią. Oboje wracacie na kampus? Tak, absolutnie muszę wrócić do przeglądania notatek. Zostawiam wszystko, aby pomóc Aleksiemu. Prokrastynacja to zło? Chyba nie, jeśli odkładam swoje obowiązki do sprawy wyższej wagi, prawda? Co to jest prokrastynacja? Aha, dobra, czyli niby, że w komiksach i pierdołach się pojawia jako usprawiedliwienie lenistwa, czy coś takiego, ale że to jest krzywdzące, więc dalej nie wnikam, przeczytam sobie później. Chyba nie, jeśli odkładam swoje obowiązki dla sprawy wyższej wagi, prawda? W takim wypadku to powinno być godne pochwały. To prawda, że jestem sprawą wyższej wagi. Ha, ha, ha. Chodźmy już, zakończ dyskusję i teraz wrócimy do swojego pokoju. Przy okazji, mówiąc o przeglądaniu notatek, jak tam poszło kolokwium, zważywszy na swoją determinację na stos, wszystko musiało pójść jak z płatka. Bez szału, na szczęście miałam Chaney, poszłoby jeszcze bardziej. Aha, dobra, bez szału miałam Chaney. Tam to było jakieś chamskie. Gdyby nie to, że powtórzyliśmy materię w ostatniej chwili, to nie potrafiłabym odpowiedzieć na większość pytań, ale beze mnie nie zasłabałbyś podczas zajęć z pustym żołądkiem, to prawda. Prawdziwi superbohaterowie nie noszą peleryn. Wszyscy superbohaterowie nie noszą także maskary i wysokich obcasów przez cały rok. Jestem więc oryginalna, haha, żeby tylko. Cringe'owe są te żarty. No ale tak na serio, odkąd tu przyjechałam, to mam wrażenie, że więcej zajmuję się rozmawianiem o imprezach i organizowaniem ich niż nauką. Być może nadszedł czas, żebym zadbała o swoją przyszłość. Powiedziałam rodzicom, że będę wzorową studentką. Myślałaś, że będziesz mogła zgrywać małą grzeczną studentkę, skoro widziałaś, że tu na ciebie czekamy? Pozwól mi się pośmiać. Na pewno nie moglibyśmy nie uczcić twojego powrotu, tak? Ale w każdym razie doskonale wiemy, kim ty jesteś nudziarzem, Su. Świetnym ekspertem i będziesz miała własną galerię sztuki. Twoja przyszłość jest jasna, więc cieszę się i korzystaj. Chciałabym być tego równie pewna jak ty. Dobra, pójdziemy na koncert, a potem pozwolimy ci się wziąć za naukę, obiecujemy. Prawdę mówiąc, wolałabym raczej mieć więcej imprez w tygodniu, ale staram się być poważna. Uważaj na swoje życzenia, bo mogą stać się rzeczywistością. Jesteś diabłem wcielonym. Jak powiedział Oscar, jednym sposobem pozbycia się pokusy jest walczenie z nią. Jest uleganie jej? Dokładnie. Przestań mnie kusić, powinieneś mnie raczej zachęcać, abym się oparła. Prosisz go o niemożliwe. No i znowu tracę więcej czasu niż planowałam. Jeśli o mnie chodzi, to zostawiam was tutaj, idę do Leo, jesteśmy w kontakcie, kociaki. Kociaki? Dalej, kociaki? Tak, dobrego wieczoru. Nie zamęcz się przy przeglądaniu notatek Scarlett, obiecuję mi jego wieczoru, Rozo. Zapadł zmrok i naprawdę zrobiło się zimno. Chyba zamarzasz, wracajmy szybko. Zakończ dyskusję. Zmykaj do siebie i się trochę poucz. W końcu jakaś mądra rada. Skorzystaj więc, nieczęsto mi się to zdarza. Dobrego wieczoru, widzimy się jutro. Spoko, dobrego wieczoru. No to lecimy. Kiedy miałam zamiar przykręcić klamkę drzwi do pokoju, mój telefon zawibrował. To wiadomość od mamy. Jak się teraz miewasz? Ignorujemy wiadomości od swojej starej matki i nic już nie mówimy. Okej, świetnie, rozumiem. Powiedz swojemu nowemu chłopakowi, że nie zrobi na mnie dobrego wrażenia, zgarniając moją córcię tylko dla siebie. Nie mogę się powstrzymać, aby się nie zaśmiać. Muszę jej odpowiedzieć, inaczej w końcu przyjdzie na uczelnię. Hej, mamo, przepraszam, uczułam się. Wszystko jest w porządku. Nie ignorujecie. Nie jesteś stara i nie mam chłopaka. Co u ciebie, tęsknię za tobą, buziaki. No i spoko zrobione. A, to zabrzmiało, jakbyś odwaliła jakąś głupią rzecz. Cześć. Czasami zapominam, że jak wrócę do pokoju, to zastanę tam jelenia. Widziałam, jak spogląda surowo na moje biurko, gdzie pełno było porozrzucanych kartek, a pluszowa alpaka siedziała dumnie pośrodku papierów. Poczułam rumieńce na policzkach. Prawie w poskakach podeszłam do biurka, udając, że sprzątam wszystko do jakiegoś segregatora i dyskretnie schowałam plujkę przy moim łóżku. Wkładając moje rzeczy do szafy, wzrok zatrzymał mi się na czystych prześcieradłach jeleń. Tak, zajęłam się tym wczoraj. Jeleń to... Oddaję ci twoją czystą pościel. A, tak, tyle czasu na to czekałam, że już zupełnie wyleciało mi to z głowy. Boże, jaka bitch. Niefajna dziewczyna. Skoro wyleciało ci to z głowy, to może nie potrzebowałaś jej tak szybko, jak twierdziłaś. Wystarczyłoby, dziękuję. W końcu miałam czas się tym zająć. A lecimy tak.
Nie miałam zamiaru cię ścigać, aż oddasz mi pościel, jesteś dorosła, czekam, aż wykażesz się odpowiedzialnością. Lepiej powstrzymam się od odpowiedzi, bo moje słowa mogą przerosnąć moje myśli. Zakładam, że wkrótce oddasz mi moją pościel. Teraz masz już wszystko, czego potrzebujesz. Jeżeli o mnie chodzi, to będziesz ją miała u siebie na łóżku jutro wieczorem. I tak, kolor poszewki, tak? W każdym razie cieszę się, że będę ci mogła oddać pościel, nie martw się o to. Zaraz się wścieknę. Zagryzłam zęby i oddałam się porządkowaniu swoich rzeczy. Po pół godzinnych porządkach moje biurko wyglądało dobrze. Jednak przy okazji podniosłam głowę zaskoczona, słysząc jej głos. Przez dobre pół godziny jeleń leżała na łóżku ze słuchawkami na uszach, totalnie ignorując moje działania w pokoju. Miałam wrażenie, że to atak przy okazji, wymknęła jej się przypadkiem w zamyśleniu. Zagryzła wewnętrzną stronę policzka, unosząc wzrok do góry. Tak, jeleniu? Jeśli chodzi o Aleksiego i Morgana... Jak to się skończyło? Ach, zauważyłaś, co się działo? Dlaczego cię to interesuje? Nie wiem, miałam ochotę opowiadać jeszcze Aleksiego, zwłaszcza, że to mój kumpel, a to nie jej sprawa. Ale oni się zakumplowali, więc tak. Trudno było nie zauważyć. Nie mogłam powstrzymać się od uśmiechu. Po raz pierwszy jeleń się śmiał. Kiedy byłyśmy tylko we dwie. Tak, to prawda, że dyskrecja nie jest może najmocniejszą stroną Aleksiego. Już zero. Dobrze, dobrze. Nie ma nienawiści. Nie, no wszyscy byliśmy trochę zarobieni, więc to zrozumiałe. Ale uważam, że pasują do siebie. Zgadzam się, uśmiechnęłam się do niej. Jesteśmy w stanie rozmawiać ze sobą jak normalni ludzie. Kto by pomyślał, odwróciła się, by znowu położyć głowę na poduszce i ponownie założyła słuchawki. Czy można było sobie wyobrazić przyjaźną relację z jeleniem? Może po prostu źle zaczęłyśmy? Przypomniałam sobie sytuację z Cheney na korytarzu. To nieuzasadniona złośliwość, jakbyśmy... Miały po 15 lat. Dlaczego ona jest w ogóle zdolna tak się zachowywać wobec innych osób? Naprawdę trudno jest mi rozszyfrować tę dziewczynę. W końcu mogłam otworzyć segregator i zacząć powtarzać trochę treści zajęć. Wstałam dzisiaj w dobrym humorze. Chaney miała rację. Te godziny snu były niezbędne. Czuję się gotowa, by sprostować wyzwaniom dnia. Spojrzałam na plan zajęcia rozwoju osobistego. Nie wiem, czy iść, czy nie. Już rozkminiasz, czy by tu nie oledzę i nie pójść na wagary. Widzę, że ta zdrowa studentka, która wczoraj powtarza do testu, rozpłynęła się w powietrze. Jak ty to robisz? Co? Ciągle czytasz mi w myślach. Zapomniałaś mi powiedzieć, że masz dar telepatii? Nie mogłam ujawnić wszystkiego na samym początku, inaczej nie byłoby to zabawne. I żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, jeżeli zajęcia są fakultatywne, to nie są to żadne wagary. Ja bym nie szła, są głupie. To prawda, ale przez to szczęście będzie mniej po twojej stronie, zwłaszcza, że wiesz, że wczoraj mogłaś oblać kolokwium. Wydaje mi się, że mówiłaś, że na pewno zdałam i że na darmo się martwię. Ja tak powiedziałam? Tak, pozytywne przyciąga pozytywne. Zawsze musisz myśleć pozytywnie. Masz całkowitą rację, postaram się o tym pamiętać. To zabawne usłyszeć coś takiego od dziewczyny, która chodzi cały czas ubrana na czarno i rozmawia ze mną o horrorach. To są stereotypy straszne. Ja nie chcę stereotypów, masz całkowitą rację. Dobrze zrobisz. Nienawidzę stereotypów. Dobra, idziemy na te zajęcia z rozwoju osobistego. Jeżeli ty pójdziesz, to przyznam, że będę trochę bardziej zmotywowana i nie będę czuć się mniej samotna. Nawet gdyby mnie tam nie było, to i tak miałabyś wokół siebie wielu studentów, którzy są obecni, ponieważ chcą zdobyć dobre oceny. Sama widzisz, nie byłaś sama. Tak, ale wiesz, jak to mówią, czasami brak jednej osoby sprawia, że cały świat wydaje się wyludniony. Idziemy na zajęcia. Idziemy, tak, mamy czas, przynajmniej na pewno usiędziemy obok siebie. Ruszyliśmy w kierunku budynku Wydziału Sztuki, a Cheney wyciągnęła ogromną książkę, która prawie się rozpadła i zaczęła czytać, gdy szłyśmy. Na grzbiecie książki było napisane... Nie będę tego czytać, to nie wiem. Ona nadal była pogrążona w lekturze, gdy weszliśmy na korytarz. Hej, bo skończysz gryząc płytki, jak dalej będziesz chodziła czytając Cheney. Nie martw się, jestem do tego przyzwyczajona. Nie mam wyboru, mam tyle książek do przeczytania, a nie mam już czasu. Jedyny sposób, jaki znalazłam, to robić wszystko, co zwykle robię, ale jednocześnie czytając, nie wierzę. O czym jest to Tomisko? Na pewno chcesz wiedzieć? Nie, w sumie może lepiej, żebym nie wiedziała. Znając ciebie, zapewne będą takie zwariowane rzeczy. Mi się wydaje, że coś pewnie będzie z magią albo takimi rzeczami, bo tak jakby to brzmiało, więc tak. Opiera się na liście papieża Innocentego, który to list później stał się książką na temat czarów. Ha. Uwielbiam, gdy jest przerażająco. Znowu zanurzyła nos w swojej wielkiej książce. Zdaczenie jest super. Chciałabym mieć taką znajomą. Zarąbista. Mogłabym się z taką przyjaźnić 100%. Cześć, wy też idziecie na zajęcia rozwoju osobistego? Cześć, Prio. Tak Też tak myślałam, ale chyba przeniesiono je do małej auli. Aha, okej. No dobrze. Zastanawiam się, czy naprawdę warto iść na zajęcia. Może lepiej skorzystam z okazji, by przejrzeć materiały, z którymi się opóźniam. A, ty, Priya, idziesz dzisiaj na zajęcia rozwoju osobistego? Dopiero się obudziłaś? A gdzie niby właśnie idziemy? Jak głupi.
ostatnio. Ze względu na co się ostatnio stało, nie będę uciekać z błahego powodu. Przepraszam, może to niezręcznie wracać do tematu. Ja zwłaszcza przy Chaney. Spojrzałam na Chaney, która skrywała się za książką, ale nie słucha albo udawała, że nie słucha. W każdym razie jestem jej za to wdzięczna. Ja to mam talent do strzelania gaf. Nie martw się o mnie, nie mam problemu z rozmawianiem na ten temat, inaczej nie zabrałabym głosu przed całą aulą. Chociaż wyszło to bardziej zjadliwie niż zamierzałam. Wiesz, gdybyś kiedyś chciała o tym porozmawiać sam na sam... Wiem, dziękuję. Sama nie wiem, czy pójdę na zajęcia. Szczerze mówiąc, może lepiej opłaci mi się wykorzystać ten czas, aby powtórzyć z innych zajęć. To zależy od ciebie. Chaney podniosła wzrok znad książki. No i znowu zaczynasz się stresować. Nie, ale wczoraj to było dla mnie jak zimny prysznic. Jezu, strasznie gadacie. Skarle czasem zdarza się zapomnieć o kolokwium, trochę się postresować i powtarzać w ostatniej chwili. Jak dobrze rozumiem, z opinii wczorajszym teści zaczynasz się martwić, tak, zgadza się. Nie bądź do siebie taka surowa, pomyśl inaczej. Czy nie byłoby lepiej pójść na zajęcia fakultatywne, za które można zdobyć dodatkowe punkty? Tak, ale liczba punktów, które tu zdobywam, jest absurdalnie mała w porównaniu z głównymi przedmiotami mojego kierunku. Rozumiem. Ale to nie zmienia istoty problemu. Przestań być taka surowa dla samej siebie i zaufaj sobie. To co mam zrobić? Nie, tym razem będzie lepiej, jak wrócę i zacznę powtarzać i idę na zajęcia. Tak, macie rację, będę miała dużo czasu, aby nadrobić to później. Skorzystam z zajęć, a ja się pouczę wieczorem lub w weekend. Chodźmy więc. Złożyła mi rękę na ramię i zaciągnęła do sali wykładowej. Znalazłam miejsce na środku auli, usiadłam między Chaney i Priją. Jest o wiele mniej ludzi niż zwykle, rozumiem ich. Co za rudy typ? Dobre pytanie. Obie szeptałyśmy, ale nie byłyśmy jedynymi osobami, które zareagowały i zadały sobie to pytanie. Obserwowałyśmy człowieka siedzącego za biurkiem i skanującego wzrok sali wykładową, czekając na ciszę. Wstał jest naprawdę bardzo elegancki. Dzień dobry, panie i panowie. Pani bla 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 miała dzisiaj małą niedyspozycję, zastąpię ją na zajęciach rozwoju osobistego. Wydaje mi się więc, że pani bla 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 zwykle wyciąga karteczki z małego czyni i natychmiast podniosła rękę. Słucham. Proszę wybaczyć, ale kim pan jest? To raczej ja powinienem przeprosić, zapomniałem się przedstawić z dumą, myśląc, że wszyscy mnie znają. Minęło tyle lat, odkąd przechodzę się korytarzami tego uniwersytetu, że sam jestem zaskoczony, iż nie skamieniałem na ścianie jednego z budynków. Wszyscy się zaśmiali. Jestem rektorem Akademii Anteros. Wszyscy przestali się uśmiechać, widziałam nawet, że niektórzy prosto usiedli na krzesłach. Możecie więc zwracać się do mnie, proszę pana albo panie rektorze, nie jestem nikim szczególnym. Złapał moje kartonowe pudełko, które stało na biurku. O czym ja tu mówiłem? A tak, pani bla 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 wyjaśnię swoje sposób prowadzenia zajęć, zatem nie zamierzam nic zmienić. Wyobraźcie sobie, że też kiedyś byłem nauczycielem, ale to jak zjazdą na rowerze szybko przypomnę, nie mogłam się nie zaśmiać. Dobrze, wybiorę trzy tematy, potem zagłosujemy na jeden z nich poprzez podniesienie dłoni. Mamy więc pustą kartkę, nieźle powiedzmy, że to daje pole do popisu dla wyobraźni. Temat, dlaczego zrobiliście... Jezus... Dobra, naprawdę dobrze zrobiłaś, że przyszłaś, hahaha. W każdym razie jedno jest pewne, spora część studentów ma niezłe poczucie humoru, uwielbiam to. Przepraszam, że wracam do starych metod, ale czy ktoś może zaproponować jakiś temat taki trochę poważniejszy? Może wrócimy do tematu ostatnich zajęć? Priya opowiadała nam o problemie wolności słowa w jej kraju pochodzenia. Tym razem sobie daruję, nie mam żadnego pomysłu. O, może to? Uważam, że jest bardzo interesujące i myślę, że moglibyśmy pogłębić ten temat. Priya? Tak, moja koleżanka, ta tutaj. Priya pomacha, żeby rektor widział, w którym miejscu siedzi na sali wykładowej. Rozumiem, ale niestety sądzę, że dobrze byłoby zmienić temat. Te zajęcia mają na celu rozpoczęcie debat, niekoniecznie jej zakończenie. Do was należy dalsze przemyślenie tematu, ale to wdzięczny temat. Dziękuję za propozycję. Tak, rozumiem. Hej, wszystko z tobą ok? Nie przeszkadza ci, że znów wystawiasz mnie jak na świeczniku? Och, naprawdę, przepraszam, jestem taka nietaktowna. Ja nie zrobiłam tego, żeby cię zdenerwować, ja tylko... To, co mam odpowiedzieć, bardzo mnie poruszyło. Ja myślałam, o Jezu... Hej, żartowałam, wyluzuj, wręcz przeciwnie, uważam, że jest to dobry temat. Dziękuję, że tak się przejmujesz. Przykro mi, że to, co powiedziałam, tak bardzo cię poruszyło. Przez cały ten czas nie miałam pojęcia, co się dzieje. Musiałaś czuć się strasznie samotna. Dobra, nie chciałam kolejny raz palnąć głupoty. To ja cię przepraszam, Priyo, że nie byłam z tobą we właściwym czasie. Przestań, to nie twoja wina, to ja celowo to ukrywam. Ale mi skoczył z nią lowomet, położyła mi dłoń na mojej dłoni. Jesteś urocza, ale przestań się tak martwić, jesteś zbyt empatyczna, czuję się dobrze i mam szczęście widząc, że mam kogoś, kto się o mnie teraz troszczy. Tak, przestań się martwić. Uśmiechnęła się do mnie, a potem puściła moją dłoń, by skoncentrować się na tym, co mówi rektor. Nikt więcej nie ma pomysłu? Nie wiem, ale chciałam porozmawiać o... teurgii neapolitańskiej. Nie mogłam powstrzymać, to uśmiech ta dziewczyna wciąż mnie zaskakuje. Ona mówi poważnie? Bardzo poważnie. No, tego się nie spodziewałem. W sali słychać było wybuchy śmiechu. Sądzę, że rektora zaskoczyła ta odpowiedź. Radzę ci poczytać badania doktora na ten temat. Za nie mówiłam. Z przyjemnością, proszę pana. Czy nie jest czerwona jak piwo, rzadko kiedy widzę ją w takim stanie.
Ależ proszę, nie znam nikogo w moim otoczeniu, kto byłby zainteresowany tym tematem. Nagle czuję się o wiele mniej samotny. Rektor dalej słuchał naszych propozycji. Ja odwróciłam się do Chaney. Czy ty aktualnie nie masz obsesji na punkcie czarów? Tak, mam mały problem z chroniczną obsesją. Nie odpuszczam tematu, dopóki nie wyczerpię wszystkich teorii. Ach, no tak, ty naprawdę nie udajesz. Jakiś dziwny ten rektor. Niezły jest ten rektor. Zgadzam się. Dlaczego on nie jest wykładowcą? Powiedz, dlaczego powinniśmy mieć z nim zajęcia co godzinę, codziennie, przez cały rok? Ha, zaproponował ci rozmowę cztery oczy na koniec zajęć. Szczęściara z ciebie. Jeśli on wie na ten temat tak dużo, jak twierdzi, będę w niebo wzięta, nie wątpię. Cóż, wszystkie wasze propozycje nie są złe, ale mam jedną, która wydaje mi się najodpowiedniejsza. Czemu służą te zajęcia? Wszyscy spojrzeli po sobie, nikt nie odpowiedział. Taki jest temat, wasze tematy są zabawne i eklektyczne, ale biorąc pod uwagę to, co proponujecie, obawiam się, że nie do końca rozumiecie po co i dlaczego to wszystko. Obawiam się również, że większość z was przyszła, żeby na koniec roku zdobyć kilka punktów. Spojrzałam na Pris z uśmieszkiem, mrugnęła do mnie. Tak, zanim zostaliśmy wykładowcami czy rektorami, wszyscy byliśmy studentami 5. roku i staraliśmy się wyjść obroną ręką z tej gry. Nie wiem, czy są właśnie tacy na luzie wykładowcy. Cel tych zajęć jest nieco inny niż pozostałych. Pomyślcie przez chwilę o sobie i o waszych osobistych problemach czy zmartwieniach. Pomyślcie o rodzinie, życiu studenckim, śmierci, sieciach społecznościowych, atakach strachu, bla bla bla. I natychmiast podniosło się wiele rąk, wielu studentów. Czy ja muszę to czytać? Ja nie chcę tego czytać. Było naprawdę nieźle, mi też się podobało. Wychodząc z sali nadal słyszałam tam głos Chaney. Bo wiecie co, chodzi o to po prostu, że ja już studia skończyłam, a ja skończąc studia nie chcę do nich wracać, więc sorry, nie chcę. Chciałabym mieć fabułę tego odcinka, mnie tak interesuje ten odcinek, chcę z Kasztanem porozmawiać, ja chcę dzisiaj już z nim porozmawiać. Lecimy. Dobrze, że przyszłaś na zajęcia. Myślę, że bardziej byś się stresowała, gdybyś miała powtarzać gdzieś w kącie. Jeżeli potrzebujesz pomocy, to daj znać pomocy przy nauce, a myślałaś o czymś innym. Haha, dzięki za propozycję. Jak będę mieć taką potrzebę, to będę wiedziała, do kogo dzwonić. Być może nawet nie wiem, czy mogłabyś mi pomóc przestać stresować się jak idiotka wszystkim i niczym. A tutaj totalnie nie wiem, co wybrać. Och, nie wiem, ale wiem, że masz wiele zalet. Mogłabyś mi pomóc w zasadzie we wszystkim. Przeceniasz mnie. Nie, to ty siebie nie doceniasz. Cześć! Cześć, hej Mela, wszystko w porządku? Nie widziałam cię na zajęciach rozwoju osobistego z rektorem. To teraz rektor prowadzi te zajęcia? Najwyraźniej. Nie, nie poszłam, miałam dużo pracy. Och, tak, wiem co to znaczy. Spojrzałam na salę wykładową, drzwi wciąż są otwarte, a studenci wychodzą z zajęć. Chaney ciągle rozmawia z rektorem, ta rozmowa wydaje się ekscytująca. Chaney jest całkiem oczarowana, nie znałam go, o, jest naprawdę miły. To prawda, wygląda na fajnego gościa. Nigdy go nie widziałyście? Nie, pierwszy raz dopiero dzisiaj na tych zajęciach. Tak, ja tak, ale bardzo rzadko. Wydaje się być sympatyczny, uwielbiam rudych. Ach tak? Co za nowość? Jesteś chyba jedyną osobą, która ocenia innych po kolorze włosów. Przepraszam, ale nic z tym nie zrobię. To silniejsz ode mnie. Ludzie robią na mnie dobre wrażenie. Wiele ci nie potrzeba. Znaczy kliknęłam to z pierdoły, ale widzę, że się im tu podoba. To prawda, że nie jestem wybredna, to chyba źle. A jak tam po imprezie? Może pogadamy na zewnątrz? Jasne, chodźmy. Przepraszam, dziewczyny. O Jezus Maria, kiedy mi skoczyło z nią 70? Muszę uciekać, mam teraz zajęcie z zakresu metodologii prawnej, a następne sprawy europejskiego, ale fan. No na jej zajęcia bym poszła z chęcią. Nagle jestem bardziej zadowolona z mojego programu studiów. Ja wolałabym jej. Chciałabym ci wierzyć. Do zobaczenia później, Prio. Na razie. No to idziemy. To jest znacznie lepiej. Poza tym jest ładna pogoda. Nie widzieliśmy się od imprezy, jak się miewasz. Znacznie lepiej, dzięki. Zwolniłaś trochę tempo? Tak, posłuchałam twoich rad. Jeszcze raz dziękuję, Scarlett. To dobrze, aby tak dalej. Sądzę więc, że także idziesz na koncert Crowstorm? A nie, mam inne plany. Jesteś jedną osobą, którą znam, która nie idzie na ten koncert. Ta kapela jest bardzo popularna. Będziesz się uczyć? Nie, mam coś innego do zrobienia. Nie chcesz mi powiedzieć? Nie będę dopytywać. I jakaś randka? Nie będę dopytywać. Nie wiem, gdzie masz zamiar spędzić wieczór, ale jeżeli nie idziesz na koncert, to będziesz mieć miasto tylko dla siebie. Haha, masz rację. Zaraz zajęcia z socjologii. Tak, chodźmy. Poszłam z zamylaniem do budynku, wydziału sztuki. I muszę je też przeżyć. Zajęcia socjologii miło mijały, a ja byłam zdeterminowana, żeby pozostać skupioną do końca wykładu. Po przerwie na szybką kanapkę poszłam na zajęcia z dziedzictwa kulturowego. Byłam bardziej zmotywowana niż kiedykolwiek, żeby przejąć odpowiedzialność za swoje studia. Dobrze wiemy. Słońce powoli, bla bla bla. Wyszłam z zajęć, poczułam z poczuciem dumy z tego, co udało mi się dokonać. Dobrze, przede mną wieczór, wykorzystajmy go, żeby trochę odpocząć, pojutro koncert. Lepiej, żebym była w pełni sił. Mam wrażenie, że wcześniej to my jutro nie skończymy tej imprezy. No i dobrze. Dobra, idziemy do mojego pokoju. O, wibruje mi telefon. Mam wiadomość od jakiegoś nieznanego numeru. A więc urywamy się z zajęć?
Cóż. Odpisałam od razu, kto pisze, zignorowałam tę wiadomość. Dwie sekundy po tym, jak tylko kliknęłam wyślij, pojawiła się odpowiedź. Jak to kto pisze? Świetnie, olewamy, przejdź przez ich ślady i do tego usuwamy ich numery. Dlatego odpisałam. Kim? Szybko przyszła odpowiedź. No tak, Kim. Chyba mam halucynację. Odpisałam, przepraszam, nie wiem, dlaczego nie mam zapisanego twojego numeru. Co u ciebie? Kim odpowiedziała. To nie jest pora na rozmowę, czekam na ciebie, masz 10 minut. To prawda, że byłam tam tylko raz od początku roku, ale przecież miałam iść spać. Pff, nie wiem, czy mam ochotę na trening. Moja komórka znowu wibrowała, Kim odpisała. To myślę, że twój telefon szwankuje, skoro nie otrzymam od ciebie odpowiedzi. Już biegnę, trenerko, prawda? Zaśmiałam się na korytarzu, w końcu na złe mi to nie wyjdzie. Wysłałam odpowiedź. Natychmiast trenerze, wezmę tylko strój sportowy z pokoju i lecę. Dobra, mam co trzeba. No to zatwierdź. Tylko idziemy się chyba... halo, halo, bo ja chcę mój pokój i ja chcę sobie tutaj przebrać się. O, właśnie w ten sposób. I lecimy. Ja chyba dzisiaj cały odcinek nagram, bo się tak wkręciłam, że szok. Albo nie, wiecie co, zrobię to inaczej. Zakończę ten odcinek w tym momencie i kontynuację zobaczycie następnym razem, a ja sobie to już dogram, bo mam godzinę 17 i wiem, że to się będzie tragicznie montować, więc dupa. Przepraszam, muszę tak robić. Trzymajcie się cieplutko, widzimy się następnym razem. Facebook, Instagram i inne pierdoły znajdziecie w opisie, ale jaki Facebook? Discord. Na serwer na Discordzie was zapraszam, bo grupa na Facebooku jest archiwizowana. Cześć.